Praca bezpieczniejsza niż rok temu, choć intensywna dla służb. Zarówno drogówka, jak i straż pożarna w regionie podczas świątecznej przerwy miały co robić, ponieważ interwencji odnotowano sporo jak na te kilka dni. Mundurowi podkreślają jednak, że tegoroczne święta były spokojniejsze. Fatima Orlińska. Jak informuje Policja Śląska, to mniej niż w tym samym czasie rok temu, jednak wciąż jest nad czym pracować. Na drogach w całym województwie doszło do kilku wypadków, w których rannych było 10 osób w tym roku, szczęśliwie bez ofiar śmiertelnych. Dużo więcej, jednak nadal mniej niż rok temu odnotowano kolizji. Za nami naprawdę bezpieczne święta, tak więc dziękujemy za już, prosimy o jeszcze 5 wypadków drogowych w ciągu 3 ostatnich dni świątecznych. Tutaj ustalamy oczywiście przyczyny wypadków drogowych, natomiast zdecydowanie większość niestety nieostrożność, brawura, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa, złe wyprzedzanie to skutek ponad 500 zdarzeń w ciągu tych 3 ostatnich dni, a także tych takich mniejszych szkodliwych skutkach. Nieco odwrotną tendencję w okresie świątecznym zauważają pracownicy pomocy drogowej, którzy częściej niż na co dzień w tych dniach wyjeżdżali do zdarzeń. Raz telefonów jest więcej, raz telefonów jest mniej. Czasami jedziesz po drodze, coś też znajdziesz, na zdarzenie, na które najeżdżasz. Tak? W tym okresie świątecznym tych kolizji trochę nam wpadło. Było tych samochodów rozbitych więcej, były to dość mocne kolizje. Głównie pośpiech ludzi gubi. Tak? Zazwyczaj wtedy, gdzie na miejsce są wzywane służby typu karetka, straż pożarna, jeśli chodzi o wyciągnięcie osoby z samochodu poszkodowanych, jakieś tam akcje ratunkowe przeprowadzane na miejscu. Na brak pracy podczas świątecznej przerwy nie narzekali strażacy w całym województwie, gdzie doszło do ponad 70 pożarów. Z czego 41 to pożary w budynkach mieszkalnych, w których poszkodowanych zostało 16 osób, a 2 osoby poniosły śmierć. Odnotowaliśmy również 213 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów i opadów, a także jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, w budynkach mieszkalnych odnotowano 20 zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla, w których rannych zostało 9 osób. Do najpoważniejszego w skutkach pożaru doszło w Żabnicy, gdzie zginęły 2 osoby. To właśnie w Beskidach odnotowano również najwięcej interwencji dotyczących usuwania skutków wichur, a najczęściej wyjeżdżano do powalonych i połamanych drzew.